pierwszej kolejności gratuluję zespołowi Wigier zdobycia 3 punktów. Poza pierwszymi 20 minutami, gdzie bardzo słabo weszliśmy w mecz, uważam, że dzisiaj rozegraliśmy dobre spotkanie. Byliśmy zespołem lepszym. Jestem rzadki gdzieś od komentowania decyzji sędziów na konferencjach, ale to, co dzisiaj dla mnie, to jest nie do wyjaśnienia, jeżeli mamy, chłopcy mówią, że 2 razy zagrywają zawodnicy Wigier w polu karnym ręką i nie ma rzutu karnego i zawsze jest jakieś wytłumaczenie, to no sorry, ale ja tego po prostu już nie rozumiem. Chciałem podziękować chłopakom naprawdę za zaangażowanie, za to, że walczyli do samego końca, no ale niestety wracamy z niczym. Dziękuję. Panie trenerze, widzieliśmy dzisiaj dwie różne drużyny GKS-u Bełchatów, w pierwszej i drugiej połowie. Jak pan ten zespół odmienił? Myślę, że końcówka, znaczy druga część pierwszej połowy, uważam, że już była zdecydowanie lepsza. Powiedzieliśmy sobie i no, parę ostrzejszych słów, ale też i zawodnicy wzięli się troszeczkę za siebie i podeszliśmy gdzieś wyżej. Graliśmy przede wszystkim agresywniej w odbiorze i z tego mieliśmy też sytuację, no, ale niestety wracamy z niczym. Wam, panie trenerze, te punkty ligowe potrzebne jak powietrze, no okazja ku temu będzie za tydzień. Przyjeżdża do was Sokół Ostróda. Wiem, że nikogo nie można w tej lidze lekceważyć, ale... No właśnie, to jest to, że nam są bardzo punkty potrzebne i myślę, że nawet taki punkt z wyjazdu byśmy bardzo cenili i szanowali. A co do meczu z Sokołem, to myślę, że to jest nie na miejscu, bo wiele zespołów przypisuje sobie, już dopisuje 3 punkty. To są mecze tak naprawdę pułapki. Wiemy też, że Sokół rozgrywa się, jakby nie patrzeć, bo te punkty też już zaczął łapać, także to będzie kolejne bardzo ważne spotkanie dla nas i na pewno, zapewne bardzo ciężkie. W zeszłym tygodniu straciliśmy 3 punkty, dzisiaj w końcówce zyskaliśmy. Już mówiłem na jednej z wcześniejszych konferencji, że raz tak jest, że bramkę tracisz w 90, czy w końcówce raz ją zdobywasz i taka jest ta piłka. Dużo meczów jest na styku, choć uważam, że dzisiaj graliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę i powinniśmy to prowadzenie podwyższyć jeszcze w trakcie pierwszej połowy. Myślę, że też druga wyglądałaby inaczej, a tak trochę nerwów, wdaliśmy się też w taką walkę, w zbieranie drugich piłek w drugiej połowie i gdzieś tam po jednym czy drugim stałym się zakotowało pod bramką naszą, pod bramką przeciwnika też dużo takich sytuacji było. Natomiast wiadomo, że im bardziej będziemy dążyć do przypadku, tym jest prawdopodobieństwo, że coś stracimy. W pierwszej połowie ten mecz kontrolowaliśmy i było to naprawdę dobre widowisko, chyba taka, nie wiem, w tym sezonie chyba jedna z najlepszych pierwszych połów naszych. Co dalej? Cieszy mnie bardzo fakt, że już mam szerszą kadrę, bo praktycznie wszyscy wrócili do treningów, jest w kim wybierać. Michał Żebrakowski już też z nami trenuje, Robert Barczak już dochodzi do coraz lepszej dyspozycji. Ta jakościowa zmiana też nam dała, Robert potrafi, znalazł miejsce, zakończył, można powiedzieć, tą akcję celnym uderzeniem. No ja taką zmianę miałem, trener GKS-u Bełchatów takiej zmiany nie miał i też wygraliśmy ten mecz, dlatego że mieliśmy więcej jakości na ławce rezerwowych, bo wpuścić chociażby Kamila Adamka, który w zeszłym sezonie tyle bramek strzelił, no to też daje mi szerokie pole wyboru, taki wachlarz. Cieszę się z tego, że tak jest i no tak jak mówiłem na początku sezonu, że w tej drugiej połowie będziemy punktować więcej i się to potwierdza, że w drugiej połowie rundy tych punktów zdobyłem więcej niż zdobywaliśmy na początku. Odniósłbym się jeszcze do tego, co też po końcowym gwizdku. Wiadomo, że dużo emocji było w tym meczu z dwóch stron na ławkach i oglądaliśmy też te sytuacje, o które i GKS, i my mieliśmy pretensje do sędziego. Natomiast powiem szczerze, że nieważne, jaką by podjął decyzję, to i tak, jeżeli by podjął na naszą korzyść, to przeciwnik byłby niezadowolony, jeżeli by podjął w drugą stronę, też byśmy byli niezadowoleni. Były to tak trudne sytuacje. Mamy kamerę zabramkową i naprawdę współczuję, że sędzia musiał z tego wybrnąć, a biorąc pod uwagę całość, to i tak uważam, że naprawdę sędziowie w tym sezonie dają bardzo dobrze radę, bo tak jak sobie przypominam te mecze wstecz, to praktycznie nawet jak przegrywaliśmy, to zawsze mówiliśmy, że sędziowanie się poprawiło, jest na wyższym poziomie. Do Wronek pewnie pojedziecie po 3 punkty, no to na pewno tak będzie, ale na ile jest realne, że je przywieziecie?
No sam mój gest i mimika twarzy już pokazuje, że wiadomo, że coś na tych wyjazdach nam do tej pory nie idzie. Ale myślę, że to nie szukałbym w tym jakiejś wielkiej sprawy. Po prostu w zeszłym sezonie na wyjazdach lepiej punktowaliśmy, w domu szło trochę gorzej. Też mieliśmy passę, gdzieś tam ktoś później liczył, że ponad 100 dni bez zwycięstwa u siebie. Oczywiście łącznie z przerwą zimową. Teraz na wyjeździe nie wygraliśmy już też sporo, bo chyba z pół roku. I no po prostu musimy tą serię przełamać. Było bardzo blisko na motorze. Mieliśmy już mecze wyjazdowe, gdzie graliśmy nieźle, natomiast coś zawsze wpadało do tej naszej bramki i jakoś się te mecze tak kończyły. Ale liczę na to, że w końcu wygramy na wyjeździe i też można powiedzieć, że podsumujemy ten nasz dobry okres, bo ostatnio naprawdę gramy dobre mecze i na motorze mogło się to podobać i z Pogonią Siedlce i dzisiaj. Gdybyśmy podwyższyli na 2-0, to już myślę, że w ogóle wszyscy mówilibyśmy, że zagraliśmy świetny mecz. Natomiast, no tak jak mówię, same te wydarzenia, że straciliśmy bramkę taką w sumie z niczego, tak naprawdę sami ją sobie strzeliliśmy, to też zmienia trochę obraz, ta końcówka zmienia obraz całości. Natomiast całość w ostatnich tygodniach wygląda dobrze. Dobrego meczu i 3 punktów na wyjeździe. No i dziękuję kibicom, bo dzisiaj pogoda nie rozpieszczała i oni znowu dopisali w końcówce meczu. Mocno nas gdzieś tam zagrzewali do walki. Może to jest klucz, bo na motorze kibiców było dosyć sporo naszych i przez długi fragment było dobrze. Więc może jak przyjdzie jeszcze więcej do Poznania, to zaczniemy wygrywać też na wyjeździe.